Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Okazja nie z tej ziemi! Nie ma! Obronił ten strzał. Schlotterbeck. Oglądamy teraz wyjściowy skład pierwszej z drużyn. W bramce Jan Sommer, Granit Xhaka oraz Freuler zagrają na środku pomocy. W pierwszej linii natomiast zobaczymy dziś aż trzech zawodników tej drużyny. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę reprezentacji Niemiec. W bramce Marc-André Ter Stegen, w linii obrony Schlotterbeck wystąpi razem z Antonio Rüdigerem. Florian Wirtz oraz Leroy Sané zagrają na bokach pomocy. Na najbardziej wysuniętej pozycji zaprezentuje się Thomas Müller. Jaki to będzie mecz? Moim zdaniem dużo zależy od dyspozycji Jamala Musiali. To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bez rad. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Sané. Thomas Müller. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Broni, ale piłka w grze. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Uderzenie, proszę Państwa! Ale piłka trafia do bramkarza. Ten stanął na wysokości zadania. Doje. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Niebezpieczeństwo, przynajmniej chwilowo, zażegnane. Toni Kroos. Thomas Müller. Na co stać Niemców w tej akcji? No, nie podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, że rywal ich przytłoczy. Piłkę ma teraz Kimmich. Gündogan. Blokuje, ale to nie koniec. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wybiciem. Niedokładnie. Przejmują piłkę. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Xhaka. Freuler. Piłka posłana do Vargasa. Spokój Gündogana. Jest tam, gdzie być powinien. Przejmuje piłkę. Gündogan. I z piłką u nogi teraz Kroos. Joshua Kimmich. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Freuler. Prostopadłe zagranie piłki. Strzał teraz. Teraz ratuje przed stratą gola. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze.
na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. I z piłką u nogi teraz cross. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Na szczęście obędzie się bez kartek. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Joshua Kimmich. Niemcy zagrywają do przodu. A teraz pokazał, co potrafi. Gündogan z dobrą interwencją. Sędzia odgwizduje faul. Niemcy z rzutem wolnym. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. Joshua Kimmich. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Czaka. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz wykorzystają? Dosyć na faul, ale za mało na kartkę. Tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Teraz wystarczy tylko celnie uderzyć. Znakomita blokada strzału. To musi wpaść! No w końcu bramka! Udało im się! Mamy pierwszego gola! No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Rodriguez. Ndoye. Kroos. Układało się to nieźle. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Zero zaskoczenia, bo chodzi o kogoś, kto miał już upomnienie. To drugi dzwonek, ostrzegawczy i teraz musi się uspokoić, bo przy kolejnym wyleci z boiska. Tak to jest, jak zwrócisz uwagę sędziów na siebie. Gündogan coraz śmielej z piłką. Co z tego będzie? W posiadaniu piłki teraz Havertz. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. I z piłką u nogi teraz cross. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc, bardzo przytomna interwencja. Brawo! Raum. Mamy strzał! Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Rzut rożny dla Niemców, to jest okazja, by bardziej odskoczyć rywalom. Mamy uderzenie! Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. Niewiele czasu zostało, ale może z tej akcji coś wyjdzie, może wyrównają. Chciał przelobować bramkarza, nieudany strzał. Nie o to chodzi w podcinaniu piłki i on dobrze o tym wie, popełnił błąd przy tym uderzeniu. Czas na zmianę, zaraz ktoś wejdzie na boisko. Przytrzymują teraz piłkę na własnej połowie. Dla nich ten mecz mógłby już się skończyć. Zrobili co do nich należało, teraz już tylko czekają na gwizdek. Niklas Füllkrug.
Podanie do Schlotterbecka. Przy piłce teraz Toni Kroos. W posiadaniu piłki teraz Havertz. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. Przy piłce teraz Toni Kroos. Odważnie blokuje strzał. I dolicza teraz 3 minuty. Schlotterbeck. Henrichs. Podanie do Schlotterbecka. Kimmich. Schlotterbeck przy piłce. Proszę Państwa, koniec spotkania. Niemcy wygrywają. To było ważne zwycięstwo, bo wywalczone w pocie czoła na pewno nie przyszło łatwo. Na czymś takim można budować morale zespołu. Jest dziś w dobrej formie. Przyjemnie się to oglądało. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu.